Jedną z rzeczy, o jakie martwi się mężczyzna, kiedy jego partnerka zajdzie w ciążę, jest to, czym można bezpiecznie uprawiać seks i nie zaszkodzić maleństwu, które rozwija się w brzuchu kobiety. To pytanie jest całkowicie normalne. Jeżeli ciąża nie jest zagrożona, a lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań, seks z ciężarnym kobietom może być nawet wskazany. Penis w trakcie stosunku nie wchodzi do wnętrza macicy, gdzie znajduje się maluch. Co więcej, maleństwo jest chronione płynem owodniowym, a w przypadku niezagrożonej ciąży, także długą szyjką macicy. Dlatego też nie ma najmniejszego powodu, aby unikać seksu w ciąży. Są nawet powody, dla których warto to robić. Poniżej znajdziesz kilka z nich. Pierwsze, obniżenie ciśnienia krwi. Kobiety, które były w ciąży, wiedzą, jak ważne jest pilnowanie odpowiedniego ciśnienia krwi w czasie jej trwania. Oksytocyna, hormon uwalniany w trakcie seksu, pomaga przyszłej mamie obniżyć stres i napięcie, a co za tym idzie, również i ciśnienie krwi. Drugiego, większy poziom hormonów. Podczas ciąży zwiększa się poziom hormonów takich jak estrogen, progesteron i prolaktyna, dzięki którym pochwa jest odpowiednio nawilżona i bardziej czuła. Wszystko to sprawia, że panie czerpią o wiele większą przyjemność z seksu. Trzeci, seks uwalnia endorfiny. Endorfiny sprawiają, że zarówno matka, jak i dziecko będą zadowoleni i zrelaksowani. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Czwartego, korzystnie wpływa na mięśnie dna miednicy. Te mięśnie muszą być mocne, szczególnie podczas porodu. Są również istotne dla odpowiedniego funkcjonowania pęcherza oraz jelit. Orgazm odczuwany w trakcie ciąży wzmacnia te mięśnie i przygotowuje na poród. Oprócz tego sprawia, że kobieta szybciej dochodzi do siebie i regeneruje się po porodzie. Piątego, wspomaga sen. Seks oprócz bycia przyjemnym doznaniem, bywa bardzo męczący. To dlatego kobieta w ciąży, zaraz po stosunku, powinna zasnąć jak niemowlę. Szóstego, obniża stres. To całkiem normalne, że okres oczekiwania na dziecko potrafi być bardzo stresujący. Jest to spowodowane obawami przed komplikacjami oraz tym, że boimy się nowej, nieznanej roli. Seks uwalnia oksytocyny, która pomoże pozbyć się takich lęków. Siódmego, zwiększa się próg bólu. Badania pokazują, że endorfiny uwalniane podczas seksu zwiększają próg bólu u kobiety. Na pewno przyda się to podczas porodu. Ósme, wzmocnienie więzi między partnerami. Uwalniana w trakcie stosunku oksytocyna zwiększa poczucie intymności między partnerami oraz wzmacnia wzajemne więzi. Na koniec jeszcze informacja dla panów: kobiety w ciąży mają zwiększony poziom hormonów, przez to ich libido jest większa.